W piątek w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego odbyło się rozdanie promes w ramach Polskiego Ładu. Do naszej gminy trafi rekordowa kwota ponad 10 milionów złotych. Wręczenia czeków dokonał wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Burmistrz Dzierzgonia Jolanta Szewczun zdobyte dofinansowanie przeznaczy na dwie inwestycje. Pierwsza z nich to rozbudowa Orlika, zaś druga to utworzenie kompleksowego systemu segregacji odpadów. No, Polski Ład to w ogóle największy program, jeśli chodzi o wsparcie gmin. W zasadzie powszechny, bo 97% gmin otrzymało wsparcie. Ja się bardzo cieszę, że gminy Powiśla, wschodniego Powiśla, akurat tu, gdzie się znajdujemy, otrzymały tak duże wsparcie. Ja wiem, że te środki są im potrzebne, no bo przez lata ta polityka, która koncentrowała się na dużych ośrodkach miejskich, na metropoliach, no, powodowała to, że te tereny, które były w większym oddaleniu od miast, były pomijane albo czy to poprzednie rządy, czy samorządy nie widziały potrzeby wsparcia, a właśnie te ośrodki powinny otrzymywać wsparcie, ponieważ często są gminami rolniczymi i wiemy, że tych środków tutaj jest mniej, a tak samo jak dbamy jako rząd Zjednoczonej Prawicy o zrównoważony rozwój dla Polski, tak chcielibyśmy, żeby ten zrównoważony rozwój odbywał się na Pomorzu i żeby te gminy, które leżą po wschodniej części Wisły, były wspierane na odpowiednim poziomie. No, gmina Dzierzgoń otrzymała dofinansowanie na dwa projekty. Jeden projekt to jest przygotowany przez nas Orlik, czyli to nie jest tylko ta część, do której się mieszkańcy przyzwyczaili, ale właściwie inwestycja, która powstanie na dwóch kondygnacjach na Morenie Czołowej, czyli na tym wzgórzu i w tej części dolnej. Czyli tam jest i część i cała rekreacyjna i lekkoatletyczna, ale również ze ścieżkami wspinaczkowymi, z przepięknym oczkiem wodnym, ze stawami. Zostanie też zagospodarowana część związana z fontanną. Jest to właściwie projekt, który pozwala wypoczywać mieszkańcom, zarówno tym młodszym i starszym. Drugi projekt to jest projekt związany z gospodarką odpadową i tutaj liczymy przy naszych doświadczeniach, które mieliśmy w ostatnim roku dotyczącym segregacji odpadów, że w dużym stopniu uda nam się we własnym zakresie zagospodarować odpady organiczne i polepszyć tę sytuację gospodarki odpadowej, zrobić ją bardziej efektywną. Czyli to jest projekt, który dotyczy każdego mieszkańca, bo każdy z nas produkuje odpady. I wiemy, że ten temat jest mocno dynamiczny i właściwie się nim zajęliśmy i te 5 milionów pozwala nam dobrze się do tego przygotować.